Witaj Jakubie. Witaj Piotrze. Zawsze się do siebie tak ładnie zwracamy. Wołaczem staropolskim muszę ci powiedzieć, że lubię używać wołacza staropolskiego. Nie wiem jak ty. Y -y, ładnie to brzmi. Y -y. Ładnie to brzmi. Chyba zostaniemy przy tym. Nie będziemy dla mnie, to, zmieniać. Jest, dla mnie to jest naturalne. Witajcie drodzy słuchacze i widzowie. Tak. W hmm. 15 odcinku Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo dzisiaj nadajemy z z terenu 8 y, Mazowieckiej Konferencji Pszczelarskiej w Mińsku Mazowieckim. I będziemy wam tradycyjnie opowiadali o trzech publikacjach naukowych. Jeżeli wam się ten odcinek spodoba albo jakiś inny wam się spodobał, to prosimy o, wszel o rozpowszechnianie w mediach społecznościowych, bo tak nam możecie najlepiej pomóc. Ale też prywatnie wysyłając na przykład znajomym. Pierwsze badanie, o którym powiemy, to jest wpływ przelarstwa i użytkowania gruntów na sieć zapyleń roślin zapylacze, konkretnie przebadane na, w rejonie w klimacie śródziemnomorskim na pewnym obszarze parku krajobrazowego w Hiszpanii. A w drugim badaniu zajmuj, zajmiemy się autonomicznym systemem zapylania wykorzystującym drony i sztuczną inteligencję w celu zastąpienia pszczół w uprawie pomidorów szklarniowych. Natomiast w trzecim i ostatnim badaniu, jakie Wam dzisiaj opowiemy, coś myślę również zostawiamy znów rzecz kontrowersyjną na koniec. Czyli wyobraźcie sobie, że naukowa jak najbardziej ocena przez. Europejską, Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, mianowicie ocena wy, cza, wydanego zezwolenia przez y, Ministerstwo w Polsce w 2020 roku na czasowe stosowanie niektórych y, neonikotinoidów na uprawy buraka cukrowego. Oj, zajmiemy się tym. Lecimy, <laughs> Lecimy do Mursi, do Hiszpanii. Właśnie. Nawet y, zachęcamy Was do odwiedzenia naszej mapki, którą mamy. Tu i to, co jest na zielono, ale też w opisie do tego filmu. Tak jest, na no to, co się w tej Hiszpanii zdarzyło. No, no słuchaj, no, co się zdarzyło? Naukowcy mieli plan. Plan przebadać y, pszczoły miodne i wpływ pszczelarstwa, no zwłaszcza tego wędrownego pszczelarstwa, co jest dosyć, nie jest dziwne, prawda Piotrze? I mają już poświadczenie o no, wielu badaniach, że no, jeżeli gdzieś pszczoły nie egzystują w takiej ilości nagle zostają wzwożone w ilościach powiedzmy 100 i więcej uli, no to może mieć jakieś wpływy, wydaje się to całkiem sensowne, wychodzi w badaniach, więc oni stwierdzili, że przyjrzą się temu, ale nie na jakichś pojedynczych badaniach, badając tylko jeden aspekt, tylko zrobią szczegółowe badania e, interakcji, e, czyli tak, e, zapylania, czyli to, co się nazywa sieciami zapyleń. E, na styku rośliny zapylacze i postanowili przebadać wiele innych pszczół niż tylko pszczoły miodne, a konkretnie chodzi o to, jaki, jako jedną z hipotez postawili e, taką, że Organizm, który, w, który powoduje u pszczół miodnych nosemozę, taką chorobę, może również przenosić się i działać chorobotwórczo na inne pszczoły. I to by było oczywiście niekorzystne dla środowiska. Dawniej tego pasożyta nazywaliśmy nozema cerana, teraz wairimorfa cerana. Wairimorfa cerana. I sugeruję tak go używać, dlatego że w zeszłym roku dokonała się taka zmiana, że naukowcy od... Yy, biologii ewolucyjnej, stwierdzili dokładnie go yy, badając go genetycznie, że on jednak należy do innej linii, do mm -hmm. innej linii ewolucyjnej i od teraz, uwaga, nazywa się Morfa cyrana. Jako zwolennik yy, polskich nazw zwyczajowych, trzeba chyba coś na ten temat wymyślić, coś, co dręcza pszczelego. Czy nie uważasz, że mówienie ciągle morfa cyrana będzie łamało nam języki? No, będzie łamało, no. ale nie wiem, czy coś wymyślimy, bo to jednak nie jest... Yy... Ja, ja, ja myślę, że mamy pewne, mm, pewną łatwość w nazywaniu stworzeń, które widzimy, a te grzybki y, możemy zobaczyć jednak tylko pod, pod 400-krotnym powiększeniem. Nie jest ale, to takie proste. Ale widziałeś, jak wyglądają jak te, trochę Aha, taki ry, rozproszony ryż w roztworze. <gryż> trochę jak ryż. Ale oni się tu zajęli nie tylko tym. Hmm. No bo y, tak jak powiedziałeś, y, zrobili taką sieć zapylania, czyli takie relacje y, zapylacz-kwiat, y, ale też relacje. Przepraszam, brzmi to prosto, ale to, 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 co, to wymaga bardzo skomplikowanych obliczeń właśnie statystycznych. Chcę, tak, właśnie chcę to powiedzieć, hmm. bo, y, bo teraz, jeżeli weźmiemy różne pasożyty, różne organizmy, czyli te dzikie pszczoły, który, których. Yy, które zostały poddane badaniu i jeszcze do tego różne yy, rodzaje kultury rolnej, bo yy, zrobili to na 9 jednohektarowych podłużnych działkach i yy, sprawdzili yy, stan yy, tego, yy, rodzaj tej uprawy w odległości tam 250, 500, 750 metrów, 1000 metrów od centrum tej działki po to, żeby dokładną siatkę tych upraw, czy to są tereny dzikie, czy to są uprawy naturalne, czy uprawy z nawodnieniami, czy tereny mieszane. Już tu dostaliśmy, wymieniając to, dostaliśmy mnóstwo czynników. Żeby je wszystkie razem spiąć, to trzeba było naprawdę skomplikowane badanie zrobić. Tak, i może przechodząc troszeczkę do metodologii, to powiem, że zbadali. Dwie uzyskali łącznie 235 próbek, nie, przepraszam, 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 800 816 osobników, w tym 506 dzikich pszczół i 310 pszczół miodnych, a pomiędzy nimi 705 interakcji. To no właśnie. dosyć sporo, szczególnie, że badano tam różne gatunki pszczół, bardzo wiele tych gatunków pszczół. I co? I co wyszło? No otóż, wbrew pozorom Wyszło tutaj, yy, Wyszła tutaj pewna rzecz, która jest wciąż pozostaje zagadką, co jest dla nauki jak czymś jak najbardziej pozytywnym. Otóż wyszło, że nie można potwierdzić tego wpływu mm, roznoszenia przez pszczoły miodne warimorfy na dzikie zapylacze. O to znaczy, to, znaczy ona... to przenoszenie istnieje, ale ono wynika tylko z tego, że. Yy... Pszczoła miodna jest głównym y, żywicielem y, tej naszej nozemozy. No to istnieje tej naszej czy Nie, istnieje, znaczy, istnieje tak, ale nie ma y, takiej korelacji, żeby można było powiedzieć, że. Y, że pszczoły miodne wwożone zarażają po prostu psz właśnie o to chodzi. dzikie pszczoły. Bo to, to... że, to, że taki grzybek jak warimorfa może zarażać różne gatunki, y, to jest następną hipotezą, ale może bytować na różnych gatunkach. To jest jedno i to tutaj wyszło jak najbardziej. Tak. Natomiast chodzi o to, że skoncentrowanie na pewnym obszarze, jest hipoteza, że skoncentrowanie na pewnym obszarze dużej ilości przyłmionych może zagrozić zdrowiu tych innych zapylaczy. I tutaj to badanie w sumie nie potwierdziło tego. Nie potwierdziło tego. Yy, znaleziono nawet ujemną korelację czasową, czyli. Dokładnie tutaj jest to pokazane. Tak, czyli w momencie, kiedy y, malało y, zakażenie y, u pszczół miodnych, to wtedy rosło zakażenie u pszczół dzikich. Tak jest. I, i to i to ich wprowadziło w zasadzie w konsternację, tak jak oni opisują to to znaczy spodziewali się, że jednak będzie ten efekt inny. No cóż, i to jest najlepszy dowód, że publikacji naukowej czasami są z tym problemy, ale jak najbardziej nieudane hipotezy również powinny się publikować. A ja też patrzę na to z pewnym optymizmem, jako te pszczelarz też wędrowny. Yy, uspokaja to troszkę moje sumienie, nie wpływam jakoś tam negatywnie na środowisko. Dzikich zapylaczy? Eee, ge oczywiście. Generalizując, bo jak, so bo jak sobie po popatrzysz na te wykresy, to z kolei widać, że na niektóre, mimo wszystko, pszczoły miodne wpłynęły. Tylko, że na niektóre gatunki mniej, ale na niektóre bardziej. Ale Jak sobie popatrzysz ale... na ten wykres, to jednak są gatunki, które. I oni tutaj mówią o pewnych gatunkach, na które trzeba zwrócić baczniejszą uwagę. To prawda, ale wpłynęły na te gatunki nie tylko pszczoły, ale też właśnie tak jak tam wcześniej mówiliśmy, rodzaje upraw na przykład. I bardzo wyraźnie widać było większe, większą ilość zapylaczy na terenach, które były uprawiane w sposób naturalny, w stosunku do upraw nawadnianych. Co wydaje się też naturalnym wnioskiem. Natomiast należy na pewno to jeszcze badać bardziej szczegółowo, dlatego, że jednym... To, to wydaje się, że... O, może tak powiem. Wydaje się, że nie wpływa, ale jednym, jednym z sugestii, które z, z wniosków tych badań może być to, o czym oni, naukowcy sami to piszą, że patogen może pozostawać w krajobrazie. Nawet przez tak. 18 dni. Więc jakiś skutek może to wywierać. To nie znaczy, że, znaczy moim nie zdaniem tego. Nie, nie można pozostawiać bez, nie, nie wyniki tego nie wskazują, że można być bezwarunkowym optymistą. No, nie, nie należy uważać. Nie negujemy tego, skąd się tak naprawdę ten pasożyt bierze na, na danym terenie, bo oczywiście, że jest przenoszony przez pszczoły miodną. I gospodarka wędrowna temu sprzyja. Generalnie uzłośliwianiu patogenów. To jest do, z wnioskiem tak. Znaczy co jest po prostu nawet nie tyle wnioskiem, czyli już ko, konsensem naukowym. Czyli jest co do tego. Ale nie nauko. wynikającym akurat nie, nie, z tu... niniejszego badania. Nie, yy, tylko tak. jest nawet napisane to we wprowadzeniu, prawda? No zgadza się. Yy, ale my chyba przejdźmy teraz do tych dronów yy, stosowanych jako zapylacze. Zmierzymy się tu znowu z. Yy, tym razem technologia zmierzy się z szczerze. I tym razem po raz pierwszy polecimy do Japonii. Zobaczcie sobie. Mm. Do Japonii. Okej. Okay. Pożartowaliśmy sobie, pożartowaliśmy sobie. Ale to dobrze, bo jest chłodno. Piotr, stwierdziłeś, stwierdziłeś, dwa tygodnie temu, że pojedźmy, gdzieś będzie słonko, będzie ciepło, będzie wiosna, a tutaj tak no naprawdę. No i teraz będzie na mnie. No a co, no <grym> tak. Mogliśmy siedzieć w ciepłym, <grym> w ciepłym radomiu. Pojedźmy, mówiłeś, będzie ciepło, mówiłeś. <grym> no, dalsze, to pojedźmy do tej. Polećmy, polećmy lotem pszczoły do tej Japonii. A propos polećmy. Pokaż mi. Koleczmy dronem właśnie. Dronem autonomiczne rolnictwo to jest nasza przyszłość. I to wykazuje to badanie, a w pełni autonomiczne, Zaraz do, do którego nie będzie potrzeba już pracowników, ludzi, którzy będą w, w tym momencie wolny czas Tylko na pół godziny będą musieli tam zajść, skontrolować pewne autonomiczne maszyny, na komputerze będą mogli sobie chodzić do kina, uprawiać sport w tym czasie Zaraz i. Zaraz tak zobaczymy, wróćmy do początku i poopowiadajmy też a ja o na... problemach, które się zdarzą. To masz to badanie. Tak. I pokażę jeszcze, yy, bo... bo tutaj dosyć oryginalna rzecz jest. Może, dlatego, yy, może to jest kwestia kultury japońskiej, ale na końcu mamy wszystkich autorów, sami mężczyźni, którzy brali udział w tym badaniu, panów inżynierów, nawet yy, takie yy, biokrótkie ze zdjęcia. Chciałem to pokazać, bo jest to oryginalne. Tak, to prawda. Yy, zapylanie pomidorów w szklarniach. Tak. Yy, spędziłem trochę czasu fizycznie przy tej robocie. Mm. Yy, Ale w czy... trzeciej metodzie, u siebie kiedyś, uh -huh. yy, u moich rodziców. Więc takie zapylanie odbywa się na trzy sposoby: albo yy, wykorzystujemy owady zapylające, czyli pszczoły lub trzmiele. Albo y, ręcznie zapylamy te kwiaty mechanicznie, mhm. czyli przy pomocy na przykład wibrującej szczoteczki do zębów. Dokładnie. Mm. Przy pomocy najzwyklejszej szczoteczki do zębów, oni tu opisują to. Albo, i to robiłem mm. ja, przy pomocy oprysku syntetyczną substancją hormonalną. Tak jest. Y, to jest chyba ten najsłabszy sposób, bo, tak, tak, tak. bo te substancje hormonalne y, w pewnej ilości niszczą chemicznie kwiaty. A poza tym y, te owoce miewają też problemy z kształtem i smakiem y, później. To nie jest, taki dobry, to nie jest taki, taka, do, taka dobra opcja. Pozostajemy przy tych dwóch i dochodzi nam jeszcze trzeci, bo y, mamy trochę problemów y, przy owadach z temperaturą pod osłonami. Tam jest naprawdę bardzo wysoka temperatura, a wtedy spada efektywność tego zapylania. Mamy problem z zapylaniem ręcznym, bo musimy do tego nająć ludzi, którzy chodzą i cierpliwie tymi szczoteczkami machają przy każdym kwiecie, który, który trzeba zapylić. I teraz można po prostu wykorzystać taką flotylę dronów i to dość tanich dronów, chyba bo naprawdę, takich najtańszych możliwych. Zresztą, ale trzeba. Naukowcy też... byli tak mieli, że dołączyli filmik do tego badania, który teraz Wam pokażemy, który składa się z dwóch części. Tak, bo ja tu będę opowiadał, jakie są problemy, i tu akurat yy, te dwie części to jest pierwszy problem. Tak. Czyli rozdzielenie y, klasyfikacji kwiatów do zapylania. I tutaj sobie zobaczcie, to są te drony, y, to są innego rodzaju to drony. To są mniejsze drony tak. od tego, który y, y, my tu mamy. I one sobie właśnie krążą i nawet widzicie, jak w, w tym momencie taki pokazuje się zielony prostokąt, to znaczy, że zidentyfikowały kwiat. Uh -huh. W sumie to, to, to trochę przypomina ten proces, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu chyba. Odnośnie klasyfikowania dręcza przelogu, na przykład pszczoły. Tak, to, bo to, to robi sztuczna inteligencja, więc hmm. y, jest to ten sam mechanizm, o którym opowiadaliśmy. Y, m, drugi etap to jest etap zapylający, gdzie są używane większe drony. Y, to jest, mo, muszą być mniej więcej tej wielkości, bo ten, y, który tutaj przyniosłem, szczoteczki do zębów nie udźwignąłby nawet pozbawionej baterii. Zakładamy, że. że że mechanizm używałby baterii drona. I teraz sobie zobaczcie filmik z zapylania. Więc musi być trochę, <laughs> tak? Musi być trochę silniejszy. I one mają przyczepione normalnie szczoteczki do drona? I to co widzimy, nie, one mają oczywiście specjalne urządzenia hmm. zbudowane do tego celu, trochę lżejsze. Myślałem, e, że w super high techowej technologii <laughs> używamy na plaster oklejony <laughs> szczoteczki wokół drona, ale jest coś takiego, zobaczcie, zwróćcie uwagę, muszę to powiedzieć, sobie, Piot. Na tym filmiku zwróćcie sobie uwagę, że. To jak te drony, w, w sztucznej inteligencji już wytrenowanej, później jeszcze powiemy e, zastosowaniem podczerwieni, która lokalizuje, gdzie, jak te drony się poruszają, w technologii SubPAP, której nomen, nomen ja publikuję swoje podcasty, tak. e, w, w, która, która powoduje, że sieć się może w dwie strony synchronizować. Zwróćcie uwagę, że z tyłu jest po prostu zwykły m, koksowy kopciuch, czyli tak zwany, <grym> czyli piec, który po prostu ogrzewa te pomidory. To jest piękne połączenie XIX wiecznej technologii. Bo, 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 bo high-tech nie potrafi jeszcze ogrzać szklarni w sposób efektywny, więc I wykorzystujemy... Auto... Przede wszystkim autonomiczny, Piotr. I przede wszystkim autonomiczny. To powinno być wszystko regulowane automatycznie. Ale tak, powiedziałem o pierwszym problemie, czyli właśnie to rozdzielenie e, tego etapu zapylania na, od etapu e, klasyfikowania kwiatów. Zacząłeś mówić o tych dwóch, czyli pozycjonowanie dronów, bo nie można mhm. tu wykorzystać GPS-a, ani nie można wykorzystać nadajników Wi-Fi. GPS wiadomo, nie przebija się przez yy, dach. Yy, to można mówić po polsku fonetycznie, nie GPS, tak? Można. Można. Okay. Można, ja myślę, że nas rozumiecie. A, a wiele razy się z tym spotykam, a, więc okay. przyjąłem, że to, jest, że to nie jest błąd. Byłem tutaj amerykańskie. <laughs> A przy wi przy pozycjonowaniu, przy użyciu nadajników Wi-Fi mamy problem z odbiciami od łodyg i liści. I tam też to pozycjonowanie jest z dokładnością do kilkudziesięciu centymetrów zbyt mało. Wykorzystali pozycjonowanie przy użyciu kamer podczerwonych ustawionych w sieć. Każdy dron ma, ma taką, taki znacznik termiczny. I, yy, i przy, pom przy pomocy triangulacji jest ustalana jego pozycja już z dokładnością do kilkunastu milimetrów. Ale powiedzmy dlaczego? Dlatego, że z, wyobraźcie, no bo jak najpierw, te, najpierw, do, najpierw komput w cudzysłowie oczywiście komputery, yy, sieć neuronowa nauczyła się, yy, jak klasyfikować. Te kwiaty, no to później zwróćcie uwagę, że bez żadnej kon autonomicznej kontroli, gdyby takie puścić na żywioł, bez kontroli miejsca, gdzie one już poleciały, no to po prostu wszystkie drony by mogły zapylać jeden kwiat de facto. nie? Trzeba, musi być jakieś urządzenie, które rejestruje, gdzie one latają, i żeby, żeby wszystkie kwiaty równomiernie by zostały zapylone. I tu dochodzimy do trzeciego problemu czyli to, o czym też zacząłeś mówić, o tej komunikacji, PAPSUP. Bo y, teoretycznie można by to rozwiązać komunikacją bezpośrednią. Tak jak sterujemy dronem uh -huh. przy pomocy urządzenia, cały czas mamy komunikację zapewnioną, uh -huh. ale przy takiej ilości dronów i dodatkowych urządzeń, które są połączone we wspólną sieć, zbyt często zdarzałyby się zagubienia komunikacji i problemy techniczne, te drony by po prostu spadały y, co chwila, a przy tego rodzaju komunikacji, czyli pap yy, mamy sytuację taką, że one są autonomiczne. Latają sobie tak. troszkę jak chcą, I mają to jest zadane komunikacja dwustronna. plan lotu. To jest komunikacja dwustronna i w pewnym momencie pojawia się komunikat typu na przykład dron numer 6 melduje kwiat gotowy do zapylenia mhm. na pozycji jakiejś tam X, jakiejś tam Y Jakieś tam Z. Swoją drogą mhm. mogę powiedzieć z doświadczenia, jaka jest różnica w podcastach u mnie nawet. W sumie nasze odcinki też, jakby ktoś chciał po prostu słuchać. Jak, jak mu jest niewygodnie, na YouTube słuchać, to informuję, że, że w podcaście też to jest. I wiesz, jaka jest różnica? Jeżeli w klasycznej technologii RRS, publikacji jest tak że w momencie, kiedy ja coś opublikuję, to wszystkie, to każdy musi włączyć swoją aplikację i po prostu zrobić, nacisnąć jakiś przycisk, tak, żeby program po, pobrał. W momencie, kiedy ma, masz PubSub, a, i to można ustawić, że to się dzieje na przykład z, z częstotliwością, e, aplikacja ci pobiera kilka razy na dobę. Natomiast w, w technologii PubSub masz tak, że jak ja publikuję, to w ciągu kilku sekund na wszystkich aplikacjach się wyświetli informacja, że masz już opublikowany odcinek u wszystkich ludzi na świecie. Ciekawe, nie? Ciekawe. Ciekawe. A i tym samym mamy już mniej więcej rozpisany, yy, skrótowo, oczywiście, bardzo skrótowo mamy rozpisany cały ten proces, i w jaki sposób to jest robione. No i autorzy tutaj piszą, że system nadaje się na razie do niewielkich upraw szklarniowych i ma sporo ograniczeń. Największym yy, na razie ograniczeniem jest czas pracy drona i, <laughs> i długie ładowanie baterii. Ale też oczywiście koszty, normalne koszty. Ja osobiście oceniałbym, że pod osłonami ta technologia znajdzie zastosowanie i za jakiś czas będzie to używane. Natomiast chyba bardzo długo jeszcze nie wyjdzie z, takich z takiej... Jednomyślnie strasznie poleciałeś tych swoich wniosków. Ja powiem Ci Piotr, tak. Czytując klasyka, tylko że parafrazując, nie może być tak, żeby, za, za, żeby wady przesłaniały ci zalety. No. A dlaczego <laughs> uważasz, że mi przesłaniają? Przesłaniałem Ci dlatego, o, że patrz. dużo więcej jest zalet tego typu rozwiązań. Po pierwsze, e, skup się na tych innych e, sposobach zapylania. Być może znów jako taki przela, przela, e, prz, prz, Osoba skoncentrowana na pszczelarstwie może podświadomie uważać, że że zapylanie naturalne, ponieważ jest naturalne, jest jakoś lepsze. Tymczasem ono generuje mnóstwo, wbrew pozorom, mnóstwo szkodliwych, o czym oni piszą, efektów środowiskowych, ekologicznych. Jak? Nie wiem, czy widziałeś kiedyś produkcję tego typu czmieli. Wiąże się to z wieloma środowisk środowiskowymi zagrożeniami, takimi jak na przykład, że sprowadza z tego co wiem, jest kilka gigantycznych fabryk w Europie. I one rozprowadzają, w Polsce jest to całe szczęście już trochę ograniczone, rozprowadzają yy, yy do szklarni w całej Europie i powoduje to, po pierwsze, to, że te czmiele mogą się uwalniać do, do środowiska, krzyżować z tymi lokalnymi czmielami, co może skutkować takim niedostosowaniem do środowiska, że nawet ich śmiercią. Po drugie, znów jest to to samo, co w wędrownym pszczelarstwie, nawet na większą skalę, czyli roznoszenie zjadli patogenów, uzjadliwianie tych patogenów. Konkuren negatywna konkurencja, bo te czmiele mogą się uwalniać z innymi zapylaczami, które, a tylko poprzez dywersyfikację zapylania możemy osiągnąć równowagę. E, również upraw. W związku z tym, jeżeli byśmy postawili na w pełni autonomiczne rolnictwo w tych szklarniach, to jak najbardziej będzie to wbrew pozoru, będzie to korzystne na środowiska. A w na wykresach, owszem, wychodzi to, że to, to zapylanie niewiele ma nie, na razie. Ale zwróć uwagę, jak te drony jeszcze mizernie zapylają, jak one są wolne, ale i tak osiągnęły już lekko wyższą skuteczność na pomidorach niż zapylanie naturalne, czy pszczołami miodnymi, czy czmiami, i niż te hormony, czyli tak naprawdę syntetyczna chemia, jak to niektórzy się jej boją. I te po prostu, no, moim zdaniem, w autonomicznym, w technokratycznym środowisku wbrew pozorom tkwi ratunek, Da środowiska naturalnego i po prostu. Jakubie, mi te różowe okulary technokraty. Bo, bo y, po pierwsze, to ja ci jeszcze jeden argument nawet na Twoją korzyść podrzucę. Bo w Japonii na przykład i w, y, y, y w Australii nie wolno stosować y, trzmieli do zapylania, y, y, właśnie w, w tego w ten sposób produkowanych. Do zapylania A może twojami. się omówi, oni martwią Europejczyków? Więc ja tutaj, ja tutaj nie neguję upraw pod osłonami. Ja właśnie nie chciałbym męczyć biednych czmieli czy biedne pszczoły, żeby one w tych ekstremalnych temperaturach tam pracowały. Sam w jakimś momencie swojego życia to robiłem i, i, i nie jest to miłe. Ale sprowadzałeś domki z trzmielami do, do szklarni? Nie, 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 ja tak jak mówiłem, Hormonalnie, tak, tak mhm. ta, ta, te syntetyczne substancje. A propos, pokażemy Wam tutaj wykres skuteczności zapylania tych. Te... Dobrze, pokaż? Nie, nie, nie to, już... No, okay. tle. to już w tele pokazujemy, jak to wygląda. Rzeczywiście jest to najmniej skuteczny sposób. Natomiast ja tu w ogóle nie neguję wykorzystania dronów do upraw pod osłonami. Ja tylko uważam, że to jest y, technologia, która jeszcze się nie rozwinęła i jeszcze nie, nie zadziała, właśnie patrząc na pewną niesprawność tych y, 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 dronów, y, ale się rozwinie. Ale I tutaj człowiek szadało. Po, po, no, po, po e, światopoglądzie naukowym, powinieneś też sięgać trochę gwiazd. Ja, wiadomo, gwiazd... że to jest niepozorne, ale ja mówię o tym, co może się wydarzyć za 200-300 lat. Pytanie, czy powinniśmy my, jako pszczelarze, się jakby czasami widzę, że, że niektórzy mają skłonność do sprzeciwiania się temu. Y, Zakroczyłeś się o pszczelarstwo wędrowne i tutaj tak. nadal nie, nie uważam, żeby usługa zapylania. Y, przy pomocy pszczół y, mogła zostać zdominowana przez drony w y, jakimś najbliższym czasie. Czy zdominowana? A to za nie wiem. 200 lat no właśnie. Nie potrafię powiedzieć, co będzie za 200. A ja wyobrażam sobie, że autonomiczne rolnictwo w pełni zautomatyzowane, no może prawie w pełni zautomatyzowane może przyszłością. A jakie są jeszcze zalety, o których wyrwałeś mnie, przerwałeś mi i uniemożliwiłeś <laughs> mi powiedzenie o wszystkich zaletach? Zaletą jest oczywiście używanie mniejszej ilości pestycydów, Piotrze, o czym oni wyraźnie piszą. Te, yy, te drony nie mają, krótko mówiąc, patogenów. No, no i co mają z tym argumentem. Dobra, 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 mają inne choroby. Trzeba Jakie? je naprawić. Jakie mają choroby? Nie, je je nie wymyślaj, nie wymyślaj. Proszę, cię, nie wymyślaj. Z litości dla Ciebie zaproponuję przejście do trzeciego artykułu. Przejdźmy do trzeciego artykułu, ale nie czuję potrzeby tej litości. Dobrze. Zajmijmy Dzięki. się trzecim tematem. Dzięki. Hej. Piotrze, słuchaj, zlatujemy sobie znów do Komisji Europejskiej. Coś nas ona przyciąga ostatnio bardziej. No, na ofie, yy, przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że politycy jednak powinni być kontrolowani, z czym się zgadzam? Tak, i tutaj są. I, e, na, natomiast nie tylko, yy, natomiast yy, nie tylko organizacje, ja powiedziałem coś takiego, że nie tylko organizacje polityczne typu Komisja Europejska na wniosek Komisji Europejskiej, czy polskie, czy polskie Ministerstwa, tak jak w tym wypadku, powinny mieć możliwość odwoływania się i bycia kontrolowanymi przez tego typu urzędy do spraw bezpieczeństwa żywności europejskie, ale również zwykli obywatele. I jest taka możliwość. No jest taka możliwość. Znaczy to na zasadzie sygnalizacji pewnie działa, bo to, że obywatel skontroluje działania polityków, samo z siebie niewiele robi. Natomiast można rzeczywiście wyniki takiej, tak, takich obywatelskich działań przedstawić gremiom, które mają nieco większe możliwości. Tutaj mamy Piotrze. W, dwa, w sierpniu 2020, 2020 roku Ministerstwo Rolnictwa w Polsce wydało zezwolenie na czasowe zastosowanie kilku neonikotinoidów. Zaraz Ty pewnie powiesz o tych substancjach, bo Ty jesteś w to bardziej zaangażowany w ten problem i wiesz nas zastosowanie na burakach cukrowych i z tego co pamiętam o, odbiło się to szerokim echem e, w mediach czy forach e, pszczelarskich nie tylko pszczelarskich, też miłośników różnego rodzaju pszczół ale również miłośników przyrody dzikiej tak to powiem e, no, odbiło się tego. to troszkę chodzi o imidacloplit Tiakloprid i tiametoksam. Yy... A, przepraszam, jedno miałem powiedzieć, wprowadzając jeszcze, dlaczego, stąd, skąd w ogóle taki problem? Stąd, że w 2013 roku Unia, o, przypomnę to, gdyby ktoś nie wiedział, Unia Europejska na pewną część neonikotinoidów wprowadziła tak ban, czyli no, m, zakazała ich stosowania, Z za wyjątkiem gadasz? pewnych wyjątkowych, tymczasowych sytuacji i na taką sytuację tymczasową i wyjątkową powołało się polskie minister, ministerstwo, wprowadzając, wte, wprowadzając wtedy te środki y, tymczasowo na 120 dni. Mm, przy czym na 120 dni, no, czyli w sam raz na tyle, żeby zaprawić wszystkie nasiona i 120 dni to jest tak naprawdę na cały sezon, bo te zaprawione nasiona były wysiane i, by, i, i po prostu sobie funkcjonowały. Tak, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że o, o, od razu powiadomiła o tym Komisję Europejską, że coś takiego wprowadza. No to prawda. Myślę, że to A, jest. Co my w ogóle omawiamy? Przecież... My omawiamy właśnie publikację naukową jak najbardziej Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa, która ewaluuje, czyli w sposób... System... Report techniczny EFSA. Tak, który jest ewaluacją, czyli taką usystematyzowaną oceną tego, czy były merytoryczne podstawy do wprowadzenia tego typu zezwoleń? Yy, merytoryczne i prawne, bo tak naprawdę to rozbiło się wszystko o problemy prawne. Yy, yy, ten, ten wyrok, który się ukazał, który podsumowuje, że ministerstwo nie miało prawa do wprowadzenia tych środków. O tym kwestia, miałeś powiedzieć na końcu. To jest kwestia prawna. Oczywiście, ale, ale kwestia prawna nie jest kwestią naukową. Ale kwestia prawna nie jest kwestią naukową, więc zostajemy jeszcze przy merytoryce, gdzie EFSA zajęła się sposobem wdrożenia tego czasowego zezwolenia i podstawami do tego wdrożenia. Poprosiła stronę polską o przesłanie o przesłanie dowodów na to, że nie można było w inny sposób zadziałać, tylko trzeba było te środki wprowadzić. Strona polska takie takie dowody przesłała i EFSA przyjęła w konkluzji, że te metody, które, yy, które zostały przedstawione, czyli metody uprawowe, uprawa gleby, izolacja międzypolowa, wczesny termin siewu, zwiększenie dawki siewu, odchwaszczenie, utrzymywanie wyższej wilgotności gleby, są uważane za mało lub średnio skuteczne i nie zawsze wykonalne. Yy, one są stosowane na małą skalę, jest jeszcze biokontrola za pomocą nicieni pasożytniczych, uważa się ją za umiarkowanie skuteczną. I teraz. Oni piszą to nie znaczy, że, że nie prowadzi się w Polsce programów badawczych mających na celu ulepszenie tego typu rozwiązań, bo podobno tak. się wprowadzi, tak jak tutaj napisane. To, to, to yy, chcielibyśmy, żeby, to, żeby te metody zadziałały. Yy, tylko, że tu chodzi o metody nieinsektycydowe. Yy, ja tu widzę pewną manipulację danymi, bo... Yy, bo jeżeli na podstawie tego, że metody nieinsektycydowe są nieskuteczne, to niekoniecznie y trzeba wdrażać od razu y y Technologii neonikotynicznej. Dobrze, ale tak. wyprzedziłeś w tym momencie Twoją ocenę, Twoją opinię od podania wniosku. Bo moja, ocen, bo moja opinia pozwól, jest że tak naj, jasna, że pozwól, ja po ale, prostu nie mogę no, Piotrze, jej nie Ale pozwól, że zachowamy pewien merytoryczny porządek. Najpierw powiem, jaka jest ostateczny wniosek. Ostateczny wniosek jest taki naukowców, że w Polsce nie było w tamtym czasie dopuszczonej żadnej alternatywy dla neonikotynów, tych konkretnie, które w w tamtym czasie m, byłyby wystarczającą alternatywą dla po prostu zwalczania tego typu szkodników. Ale nadal metod nieinsektycydowych. Dla... Owszem, wydanie nadzwyczajnego zezwolenia było według nich uzasadnione. No, nie możesz uciekać od takiego jednak uzasadnienia. Przy tym punkcie widzenia y, nie uciekam i EFSA też nie ucieka. Natomiast żadne insektycydy y, nie zostały wzięte wtedy pod uwagę. I nie zostało wykazane, że one też są nieskuteczne, z tych, które były dopuszczone wtedy do użycia. Natomiast, natomiast też EFSA w swoim raporcie, chociaż, chociaż podkreśla e, polski punkt widzenia i to, że, e, że można było uważać, że te metody są niedostatecznie skuteczne, to jednak, mimo wszystko, mówi o tym, że tiametoksam jest. E, tiametoksam? Nie, teaklopryt jest substancją rakotwórczą kategorii drugiej. Mówi o tym, że nie wiemy jak, yy, jakiej kategorii yy, i czy też yy, rakotwórcze są jego metabolity. Yy, bo prawdopodobnie też, albo być może też, ale. A także y, kwestia y, wód gruntowych, y, do których ten tiametoksam się dostaje y, i jego szkodliwego wpływu na środowisko nie została wcześniej zbadana, pomimo tego, że produkt no, został dopuszczony. nie od parady w 2013 roku zostało to, te kilka substancji zbanowanych. Ale to jest troszeczkę ucieka, uciekanie od tematu. Owszem, jest i słusznie, że taki naukowcy, czy ja nie będę to oceniał. To jest normalne, że piszą pewne środowiskowe, pewne środowiskowe wprowadzenie do tego i piszą o zagrożeniach. To jest oczywiste. Natomiast wiadomo, że zawsze są jakieś wady i koszty. Zaletami tych neonikotynów są, że one są po prostu skuteczne, tak? No tak. W porównaniu do innych. I, no tak. i teraz, y, no, musimy rozważyć, wiadomo, że zawsze y, nie po to zbanowała, żeby teraz Unia, y, żeby ci naukowcy jakby, no, przynajmniej nie znaleźli na razie żadnych wskazówek, żeby tamte w, dwut, w 2013 roku zbanowanie, żeby teraz wycofywać. Chodzi tylko o te nadzwyczajne, y, chodzi o uzasadnienie do nadzwyczajnego Użycia, i tylko na tym się skupmy. I, i tutaj akurat y, uznali, że tak, ale jeszcze w ramach obrony powiem, że to nie jest tylko, że to się, gdyby to się wydarzyło w Polsce, to można by uznać, że to jest trochę dziwne, ale w, y, na, y, w dwóch latach, cho, konkretnie jeśli chodzi o buraki cukrowe w 2020 roku i 2001, wydano takie zezwolenia w 17 europejskich krajach. Wymienię niektóre z nich: Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Hiszpania. Więc to. Więc Yy, troszeczkę byłoby dziwne, gdyby się dawali zmanipulować w tych 17 przypadkach, nie uważasz? Wiesz co, to niekoniecznie chodzi o to, że, że ktoś tu się dał zmanipulować, że urzędy ministrów w tych państwach dały się koniecznie zmanipulować. Yy, dość prawdopodobne, że nie wzięły wszystkich, yy, wszystkich czynników pod uwagę. Bo na przykład y, mieliśmy wtedy dyskusję z polskim ministerstwem, które y, argumentowało, że przecież pszczoły w żaden sposób z buraka cukrowego nie korzystają. I y, nie mogliśmy się do nich dobić w ten sposób, że rośliny w, y, wydalają płyn gutacyjny, y, który y, pszczoły pobierają wtedy, kiedy nie ma dostatecznie dużo wody w okolicy, a przecież nie tylko pszczoły, ale, ale także i inne zapylacze. I to, że pozostałości neonikotinoidów utrzymują się w glebie przez lata. To jest kwestia tego, że, yy, że wtedy zostały wzięte pod uwagę, yy, znaczy przeważyły argumenty jednej strony nad argumentami drugiej strony. A dla mnie, yy, no ja się cieszę, że, że konkluzja prawna, yy, chociaż w tym jest jednoznaczna, bo przyznaję, Bo jeszcze że... powiem, że w tych 17 przypadkach zezwolenia nadzwyczajne według EFSA wszystkie były uzasadnione. W ciągu tych dwóch lat. Okej, okay, dlatego ja właśnie przyznaję ten punkt uh -huh, widzenia EFSY, uh -huh. że, y, że nie zostało to wprowadzone, y, że tak powiem, zupełnie bez sensu. Tylko, no cóż, reprezentowaliśmy jako pszczelarze trochę, trochę drugą stronę i y, na razie cieszę się, że y, nie ma powodu, żeby te Ale środki o jakich stosować. To prawda, mówisz, rozwiązanie. Znaczy, ja mówię no. o prawnym y, w sensie, że, y, że, że mm, że według prawa nastąpił ten wyrok, który Aha. który podkreśla, czego? ministerstwa, oj to wiesz co, jak wyrok, trybu, pytasz, wyrok Trybunału Europejskiego. A no to, jak, to się cieszę, że wiesz. Natomiast w tym wyroku jest taki wniosek, że pogubiłem. Spoko. Pogubiłem że nie można wprowadzać do obrotu środków ochrony roślin w celu zaprawiania nasion, jak również yy, wprowadzania do obrotu i stosowania nasion zaprawionych tymi produktami, jeżeli wprowadzenie do obrotu i stosowania nasion zaprawianych tymi samymi środkami zostało wyraźnie zakazane rozporządzeniem wykonawczym. No i tu mnie, muszę przyznać, pokonałeś, bo przecież nie będę... Jeżeli nawet coś było uzasadnione czy nie, a było po prostu nielegalne, no to nie będę yy, pole... I kiedyś uznaliśmy, że zostało słusznie zbanowane i ograniczone, no to nie będę przecież polemizował z wyrokiem trybu, naszego Trybunału Europejskiego. No Jedyne tak. co zasugeruję, że chyba od następnych odcinków na jakiś czas zrobimy przerwę od tych badań ocierających się o politykę. Zróbmy tak. Zajmijmy się czystą nauką. Nie, to, to nadal jest <laughs> nauka. Tylko po prostu ty masz, mamy swoje wnioski. I swoje różne punkty widzenia, ewentualnie jako pszczelarza. Natomiast tak. samo zbadanie, y, samo, sam proces badawczy może jak najbardziej, y, badający decyzje polityków, może być nauką i, po, i nawet powinno się coś takiego robić. No, masz rację. <laughs> Dzięki. A musi... Dzięki. A jednak, a jednak rację rozłożyłaś. <laughs>